bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Brawo! Start! I wystartowały drużyny z Brzuzego i z Pogorzeli. Do ćwiczenia bojowego, tak? Dobrze, proszę drużynie wydać rozkaz. Stanowisko wodne przy zbiorniku. Proszę grać na wysokości dwóch odcinków W75. Linie gasicze z dwóch odcinków W52. Grota pierwsza i druga. Podać prąd wody z hydronetek do tarcz talerzowych. Na linii startu, w tył, rozejść. Widzimy, że na trybunach oczywiście pojawili się już i rodzice dzieci startujących. Dzieci, brawo, brawo, brawo. Pierwsze problemy. Prosimy o doping. Prosimy o doping dla naszych najmłodszych strażaków. Widzimy, jak doskonale sobie radzą. Właściwie gdyby popatrzeć na czasy, które są wykręcane przez drużyny dorosłe, to niewiele tutaj się różnią. Tak naprawdę. Uwaga, dobiegają już do końca. I tutaj właśnie w tej konkurencji jest taka różnica, że zaczynamy napełniać wiaderka wodą. Taka współpraca, że pomocnik roty pompuje, przodownik roty celuje w otwór ściany i przez otwór tej ściany uzupełnia wiadro wodą. Konkurencja kończy się, kiedy wiadro jest pełne. Pewnie ktoś zrobił przykusę i zapchał otwór. Specjalnie. O, mamy napompowane. Widzimy obydwie drużyny. Wielkie brawa. Wielkie brawa dla naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zarówno jednej, jak i drugiej. Młodzieżówka ze Stojadu i młodzieżówka z Brzuzeka zakończyły swoją konkurencję. Konkurenty. Panie Cezary, sekcja jest pewna, na drugiej sekcji wywołał do rozpoczęcia ćwiczenia bojowego. Dziękuję, proszę bardzo, niech będzie rozkaz. Stanowisko wodne w Zbiorniku, rzodziaca wysokości dwóch odcinków U75, linie gaśnicze z dwóch odcinków U52, rota pierwsza i druga, podać prąd wody z hydronetek do tarcz talerzowych. Na linię startu w tył, rozejść się. Druga rota. Dawa na zakrętę. Słabo, nie jedliście śniadania chyba. Jakoś tak na przełomie ich występów tutaj. Słońce pozwala nam się tobą cieszyć. I uwaga, widzimy już zmagania. Zmagania rot w napełnianiu swoich wiaderek. Ochotnicza Straż Pożarna z Brzuzego.
na baczność! Brawo! I wielkie brawa dla Brzuzego. Wielkie brawa dla Brzuzego. Sekcja! Stój! Lewo! Zwrot! Baczność! Równaj! Prawo! Na prawo! Patrz! Sekcja! Szeregu! Piąta! I brawa oczywiście, wielkie brawa dla młodzieżowej drużyny pożarniczej ze Stojadeł. Na linii startu młodzieżowa drużyna pożarnicza z Brzuzego, a przygotowuje się młodzieżowa drużyna pożarnicza z Dębego Wielkiego. Proszę zwrócić uwagę na dowódcę, to chyba najmłodszy dowódca dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych. Także bardzo proszę, żeby na trybunach zapanował spokój. I teraz ogromne brawa dla tego młodego człowieka. Myślę, że wspaniały materiał dla przyszłego dowódcę. I wielkie, wielkie brawa.
Drodzy Państwo, na tym kończymy już. To ostatnia chwila. Za chwilę sędziowie ogłoszą wyniki. Zostaną rozdane dla drużyn puchary oraz pamiątkowe medale. Jeszcze Piotrek, jeszcze. Oj, no zaraz się wszyscy chodzić muszą nauczyć, bo to jest komendy, to super by dawał, ale chodzić nie potrafią. Trzeba było być dorosły, żeby się wziął z nimi i poszło pochodzić. Armia, na czym to polega, to by Piotrek, zawiń! Piotrek! Panie kapitanie, druh Piotr Sulejczyk, komendant miejsko-gminny, melduje zakończenie zawodów sportowo-pożarniczych międzygminnych gminy Mińsk Mazowiecki, Sienica i Dębe Wielkie. Czasem słońce, czasem deszcz. Przyszedł czas na podsumowanie. Słońce. Chciałbym teraz zaprosić tutaj przed prądszyku pana Grzegorza Zielińskiego, naszego wójta, i serdecznie mu podziękować za to, że umożliwił nam organizację zawodów sportowo-pożarniczych na szczeblu międzygminnym. Gminy Mińsk Mazowiecki. Także zaczniemy tradycyjnie od końca. I ostatnie miejsce, ósme, zajęła drużyna OSP Stara Niedziałka z łączną ilością punktów 103,75. Miejsce siódme, drużyna OSP z Janowa, 97,5 punkta. Drużyna zamienia miejsce szóste, 68,4 punkta. Drużyna OSP Mińsk Mazowiecki, miejsce piąte, 59,29 punkta. Miejsce czwarte OSP Kędziera, 59,05, to była niewielka różnica między tymi dwoma drużynami. Trzecie miejsce OSP Królewiec, 52,27. Drugie miejsce OSP Brzuze, 48,75. I miejsce pierwsze drużyna OSP Stojadła, to już tradycyjnie, 40,78. Może zaczniemy od kobiecych drużyn. Drugie miejsce, kobieca drużyna z OSP z Lechowa, 164,46 punkta. Miejsce pierwsze, kobieca drużyna Żankowa, 65,5 punkta. To może brać poprosić o występowanie, życzę bardzo. Miejsce dziewiąte zajęła drużyna OSP z Wólki Dłużewskiej, 77,64 punkta. Miejsce ósme zajęła drużyna z Łękawicy, 71,65 punkta. Siódme miejsce drużyna OSP Starogród, 70,04. Szóste miejsce drużyna z Siennicy, 69,39 punkta. Piąte miejsce drużyna z OSP Drzebowi, 63,93 punkta. Miejsce czwarte drużyna OSP Dzielnik, 60,51 punkta. Trzecie miejsce drużyna OSP Pogorze, 58,95 punkta. Miejsce drugie drużyna OSP z Blechów, 57,67 punkta. I pierwsze miejsca drużyna OSP Żaków, to też chyba już tradycyjnie, 44,81 punkta. Poprosiłbym dowódców o wystąpienie. Witam bardzo serdecznie po raz kolejny. Gratuluję zwycięzcom z gminy Dębe i gminy Mińsk Mazowiecki, a to są nasi zwycięzcy gminy Sienica. U nas jest tradycją też od naprawdę bardzo wielu lat.
że są nagrody finansowe, które też mobilizują jednostki do tego, aby uczestniczyć w tych zawodach, bo to są dodatkowe. Na ten cel, na zawody gminne przeznaczamy zawsze 10 tysięcy złotych i dzisiaj też taką tradycją jest. Pierwsze miejsce to jest 1500 zł, drugie miejsce 1300, trzecie miejsce 1100. Od miejsca 4 do 9 850 i dziewczęta 600, pierwsze miejsce 400, drugie miejsce. Także jeszcze raz wszystkim gratuluję, jesteście, dla mnie zawsze byliście najlepsi i tego wam naprawdę życzę przez kolejne lata. Gratuluję. Drugie. Dziękuję. I gratuluję. Po raz kolejny rzeczywiście jesteście do końca. Pierwsze miejsce. Gratuluję. No i teraz proszę o przekazanie mnie na rozmowy. Drugie miejsce. Jeszcze raz. Ale duży, no jest mieszana. Trzeba ją poczuć. Moje gratulacje. Dla kolegi. Proszę o przekazanie. Prosimy jeszcze raz o brąz oklaski, bo mam przed sobą świat naszej młodzieży. Jak dobrze pamiętam, to myślałem dwa lata temu, ta drużyna... W tej konkurencji mamy przewidziane dwa puchary. Jeden dla dorosłych drużyn pożarniczych, drugi puchar dla najlepszej młodzieżowej drużyny pożarniczej, jeżeli chodzi o wykonanie musztry. Teraz poproszę sędziego głównego o czytanie wyników. Najlepsza w musztrze z młodzieżowej drużyn pożarniczych okazała się drużyna z Cyganki. Także prosimy o wystąpienie i wielkie brawa. A wśród dorosłych drużyn najlepsza okazała się drużyna z OSP Królewiec. Także też prosimy dowódcę o wystąpienie. Serdecznie dziękujemy. Prosimy. Uroczystość się kończy, piękna uroczystość, rzeczywiście to co druh prezes powiedział, był deszcz, było słońce, mam nadzieję, że wrócicie już w dobrych nastrojach, będziecie świętować te sukcesy, tego wam serdecznie naprawdę życzę, warto się cieszyć z tych sukcesów, także jeszcze raz dziękuję całej komisji sędziowskiej, wszystkim, którzy się przyczynili do tej dobrej atmosfery, do dobrej organizacji dzisiejszych ponadgminnych praktycznie zawodów. Także gratuluję wszystkim zwycięzcom, gratuluję również wszystkim, którzy uczestniczyliście. Także do zobaczenia na kolejnych zawodach. Wszystkiego dobrego, szczęśliwie wracajcie. Słychać TV.